Witajcie. Dzisiaj w naszej kuchni naprawdę wyjątkowy gość. Gość, który robi naprawdę przepiękne arcydzieła. Są to bardzo ładne pierniczki. Agnieszka Kręc, czyli Kręc Kruszy i jej piękne pierniczki. Dzień dobry. Dziękuję mistrzu za zaproszenie. Agnieszka, zdradzisz nam dzisiaj tajemnicę, jak robisz te pierniczki? Od A do Z to jest naprawdę pół godziny totalnej piguły. Będziecie mistrzami. Słuchajcie, my za chwileczkę będziemy robić te pierniki. Agnieszka swoim sposobem, ja troszeczkę swoim sposobem. To co, Agnieszka, zaczynamy? Jedziemy! Zaczynamy, sprzątamy i zaczynamy pracować. To co, Agnieszka, ustaliliśmy już to, że nasze lukry są prawie takie same. Tak. Czyli robimy jeden wspólny lukier i będziemy później bawić się ty po swojemu, ja po swojemu. Zapraszam. Zmieniam stanowisko. Proszę bardzo. Cóż dzisiaj? Co robić, mistrzu? Cukier puder, przesiany dwukrotnie. Dobra. Czekaj, podniosę ci dźwignię. Tak. Jak jedziesz? Najbardziej. Ja myślę, że tak około 450 gramów, 3 białka i będziemy ewentualnie później dosypywać cukier. Ja czuję, że ty jesteś cukiernik na oko, słuchaj, z tym odmierzaniem. Nie. Naprawdę? Nie, w cukiernictwie, jeżeli chodzi o lukier, to może tak, ale cukiernictwo to jest aptekarstwo, nie? No właśnie widzę i jestem zaskoczona tym, co robisz. Sorry, ja to sobie jeszcze dosypię, dosyp bo sobie. Tu jest bogactwo. No i teraz wlej tutaj białko, czyli 3 jaja. Dobra, zacznijmy od tego. Ty ubijasz czy ucierasz lukier? No wiadomo, że ucieram, bardzo ale dobrze. Mit jest taki, moi drodzy, że generalnie ta trzepaczka bardzo kusi, ale ona bardzo dużo wpuszcza podczas miksowania powietrza i dzięki temu lukier jest napowietrzony, a w efekcie no nie jesteśmy tacy pro, a my w tym odcinku uczymy się być no takimi no prawie jak w akademii, naprawdę to jest lukier mistrzowski. Co dodajesz jeszcze do lukru? Bardzo lubię aromaty. Widzę, że przygotowałeś sok z cytryny, ale to równie dobrze może być na przykład woda różana, to może być sok z pomarańczy, dosłownie 5-6 kropli. 5-6 kropli, bardzo fajne smaki wtedy. Lukier ma po prostu smak, ale jeżeli chodzi o dodanie cytryny bądź soku z limonki, to też bardziej chodzi tu o to, że ten lukier jest wtedy bielszy. To prawda. Że nie ma takiego sinego koloru, jak czasami cukier może się trafić. Jak traficie taki cukier, że lukier będzie bardziej siny, to naprawdę nie jest wasza wina. To czasami tak się zdarza. Dobra, działamy. Proszę bardzo. Najwolniejsze obroty, bo lukier to jest spokojne wyzwanie. Sprawdzę tylko po tobie, sprawdź, dobra? Proszę bardzo. Kurczę, ja robię totalnie inaczej niż ty, Paweł. Naprawdę, zupełnie inna szkoła. Ale de facto, żeby lukier był taki, wiecie, idealny, no to kwintesencja leży w konsystencji, czyli on musi bardzo ładnie spływać nam z tej szpachli miksera. Musi on być dosyć gęsty, bo generalnie ta konsystencja wyjściowa przypominająca trochę taką pastę do zębów jest bardzo ważna, potem ją rozrzedzamy, zagęszczamy, ale to, co wychodzi z miksera, po prostu musi być tak mocno napigmentowane białkiem. Czyli jeszcze trochę jedziemy. Tak jest. Tak jest. No dobra. Zatrzymujesz. Sprawdzaj, zobacz. Sprawdzam. Sprawdzaj, czy będzie ok. Chciałaś pastę do zębów? Zobacz, proszę. Jest piękna kokarda. Działamy dalej. Dobra. Co teraz? No to ja wyciągam. No ty działasz tak, jak robiłaś. Dobra. Mamy. Potrzebowałaś miseczki, tak? I teraz będziemy nakładać do woreczków, tak? Za chwileczkę. Dokładnie. Dobra. Idę do mojej spiżarni. A ty wiesz, Paweł, że woreczki są kluczowe w życiu każdej cukiernicy, lukiernicy? Tak, oczywiście, że tak. A korzystasz z woreczków, czy bardziej wolisz tak, jak niektóre osoby sobie kornety zwijać i no co ty? Na kornetach pracują? No proszę cię, wylewa się, są wybuchy. Ja jestem zwolennikiem cienkich, perforowanych. Generalnie takie, które mają dziurki, są idealne. I wtedy możecie być pewni, że wasz lukier... Dobra, jest dziurka, jest worek i teraz precyzyjny tutaj. Jedziesz. Nakładamy. Nie za dużo, tak? Czy lubisz duże takie? Nie, wolę mniej. Tak, myślę, że chyba będzie ok. Czekaj.
I zawsze wyzwaniem jest to, że zostaje nam tutaj powietrze. Kluczem do tego jest de facto pozbycie się tego, bo jeżeli mamy tutaj powietrze i lukier, no to pojawią się niestety bąbelki. Więc każdy cukiernik, Paweł, ty również też robisz gadżet na Zorro, czyli machasz. Machaj, jak się macha. Pokaż bardzo. Ojejku. Dawaj. Dobra, to jedziemy. Czasem warto uważać, a czasem nie. Lukier nam pięknie spłynął. Widzicie, on jest dokładnie tutaj przy samej nasadce, czyli robimy fajny supeł. Jest bardzo cieniutka folia i końcóweczka wyjdzie naprawdę bardzo precyzyjnie. No i giełka, jak pisakiem tak, będziemy jechać. Dobra, no to teraz się pobawimy w barwienie. Czego używasz do barwienia? Powiem ci tak, wiem, że są dwie szkoły. Ty jesteś zwolennikiem tej naturalnej, a ja lubię chemię i fizykę. Więc za chwilę będą w użyciu barwniki żelowe, koniecznie na bazie wody, no bo lukier kocha wodę, także tylko i wyłącznie te barwniki półprofesjonalne. Naprawdę dostaniecie je wszędzie. I co? Paweł przygotuje alternatywę. Paweł. My już robiliśmy kilka razy lukry różnego rodzaju. W niektórych nam chodziło o to, żeby był smak. Wtedy dodawaliśmy skórkę z pomarańczy i dodawaliśmy sok z pomarańczy. Mm-hmm. Tutaj chodzi nam bardziej o uzyskanie koloru. Możemy wykorzystać do tego sok na przykład z buraka, wyciśnięty sok z buraka czerwonego. Możemy zmiksować świeży szpinak, dodać odrobinę soku z cytryny. Mm-hmm. Wtedy damy kilka kropli właśnie takiego naturalnego soku. Jasne, że nie uzyskamy takiego koloru, jak uzyska Agnieszka z barwnikami, które są bardzo skoncentrowane i ten kolor wtedy wyjdzie ładny. Ale jeżeli chcecie zrobić barwniki naturalne i takie bardzo pastelowe kolory, jesteście w stanie uzyskać. To co? Działamy, tak? Działamy, jest jeden kompromis. Generalnie czarne kakao to jest idealne dla mnie dodatek do lukru, bo pozwala nam tak fajnie wydobyć w ogóle klimat czarnego koloru, więc jeżeli macie je w domu, czarne kakao, bierzecie małe sitko, przesiewamy bezpośrednio do lukru i naprawdę to jest tak mocny kolor, super tak naturalny. Tak. No i lukier wtedy jest oczywiście kakaowy. Jeżeli chcemy mieć czarny kolor, no to wtedy albo czarny, no to tak wyjdzie. Tak? Ale są święta, dobrze jedziemy, generalnie 100% klimat świąt. Ja zrobię może pastelowe lukry, a ty zrobisz może te kolorki takie bardziej intensywne, co? Dobra, idę full color, totalnie. Dobra, mi wystarczy, proszę bardzo. Mm-hmm. Ja dam. Troszeczkę zmiksowanego szpinaku. Zobacz, te kolory nie będą jakieś nie wiadomo jak, nie widzę, ale właśnie. Zobacz. Coś tam możemy z tego wyciągnąć. Próbujesz mnie przekonać. Ja próbuję pokazać naszym widzom, że bez kupowania jakichś tam konkretnych barwników też możemy uzyskać kolor, bo zdaję sobie z tego sprawę, że większość z naszych widzów pierniczki robi raz w roku na gwiazdkę i tych barwników nie wykorzysta, nawet jeżeli sobie je kupi. No my wykorzystamy, tak? Ty wykorzystasz, ja wykorzystam w swojej pracy, ale nasi widzowie mogą te barwniki po prostu trzymać. Nie? Jak twój różowy? To jest totalnie moja bajka. Ale zobacz, jak zrobiliśmy. Ja zrobiłem kolor tła twojej koszulki, a ty zrobiłaś troszeczkę jaśniejszy. Ale zobacz, jak dobrałem kolor, widziałaś? Bardzo się przymilasz, naprawdę, tak, starasz tak, się. Idealny kolor koszulki. Dobra, mamy. Jeszcze potrzebujesz biały? Będziesz coś koloryzowała? Jakiś kolor będziesz chciała zrobić? Nigdy nie za wiele. Słuchaj, tęcza to jest klucz do sukcesu. Przełożymy troszeczkę lukru, odstawimy, jakby nam coś jeszcze wpadło do głowy. A jak zabezpieczyć lukier? Bo on generalnie bardzo łatwo nam podsycha. Jak ty to robisz? Najlepiej zrobić tak, że robisz albo kornety, albo woreczki, wkładasz w to i to jest idealny sposób. Jeżeli większą ilość mam, więcej przygotowuję, to w misce ładnie zabezpieczam folią i tak przytrzymuję. Dobra, ale jest takie sformułowanie cukiernicze, Paweł, że się mówi, że folia powinna być w kontakcie. Tak, dotykamy. Ja już ukręciłam, przełożyć ci lukry, czy... Tak, przekładamy, bo twój pomysł jest bardzo fajny. Czekam na ciebie. Dobra. Ale teraz ty tutaj świrujesz przed kamerą. Dobra, ja będę świrował. Tak, dobra. Jeden. Sposób Agnieszki kręcenia. Kręcimy, żeby... Do upadłego. Żeby pęcherzyki powietrza się wydostały. Myślę, że...
że nam wystarczy. Jakby jutra miało nie być, naprawdę. Czekaj, zawiązujemy, ale Agnieszko, ja za chwileczkę jeszcze pokażę. Nie robić tutaj. Tego. Robić. Robić, robić. Nie robić, robić. Jaka, robić, robić. Ja pokażę, jeżeli nie macie takich woreczków, bo nie musicie ich wcale mieć, wykorzystamy do tego papier do pieczenia lub możemy folię celofan, tak. Folię wykorzystać. Tak, to jak najbardziej. Zrobimy sobie kornecik, do którego nałożymy nasz lukier, ale musimy też wiedzieć o tym, że jeżeli zrobimy kornet z papieru, to on po jakimś czasie namoknie. Mhm. Także w kornecie za długo, papierowym kornecie za długo nie przechowamy lukrów, czyli wtedy lepiej by było zrobić tą folię celofanową, nie? Tymczasowe rozwiązanie. Tak. Robię taki trójkącik sobie. Pamiętam, jak w jednym z odcinków wykorzystywałeś ten kornet chyba do zdobienia czekoladą. Tak. Dobrze pamiętam? Tak, bo ja czasami szybciej jest mi zrobić kornet do dekoracji, niż szukać jakichś woreczków albo czegoś i kombinować, nie? Skręcam. Robię tą, tak jak ty nazwałaś tutaj, igiełkę. Tak, to jest taka lutownica. Jest bardzo cieni. Tak. Spłaszczę. Zagnę, żeby się mi nie rozwijało. Te wystające końcówki... Do środka. Dam do środka albo na zewnątrz, bo w tym przypadku teraz pójdzie na zewnątrz. Okej. Tak. I daj mi tu troszeczkę lukru. Dam ci mojej Barbie. Tak, jasne, może być. Wtedy mniej zdecydowanie. Przepraszam cię. No, specjalnie to zrobiłaś. Bardzo chciałam. Czekaj, dotnę cię tutaj, gdzie jest ostre narzędzie. Paweł, mam. Czubeczek? Wiesz, ale to jest zabawa w sensie w jedną stronę, więc zawsze śmieję, że ostrożnie nożyczkami, bo docinamy sobie potem, jak generalnie dziurka jest za wąska. Pięknie się leje. Widzisz? Jak pisak. Widzicie? Możecie sobie wykorzystać. Ale ty się weź podpisz profesjonalnie, tak, a nie tutaj. Ja nie umiem pisać, to nie wiem. Ja nie umiem pisać. I tutaj teraz zaraz wyjdzie, że nie umiem pisać. Chodziło mi o to, żeby pokazać. Chodzi ci o trik. Że skoro nie mamy woreczków, bo nie wszyscy musimy je mieć, możemy sobie zrobić je sami i tak samo fajnie się będziemy bawić, będzie taka sama atmosfera w kuchni. Jest samosia. Tak, dobra. To co, sprzątamy, układamy i będziemy działać z ciastkami, tak? Dokładnie. To co, Agnieszko, działamy? Ciastka mamy już upieczone. Ciasteczka mamy już upieczone. Przepis znajdziecie tutaj, tak? Tu znajdziecie przepis na ciasteczka, a my je teraz będziemy dekorować. Agnieszka swoim sposobem, ja swoim sposobem i będziemy wam w międzyczasie opowiadać. Ja biorę torty. Dobrze. Ja biorę to. A nie jesteś Łośkiem? Moim nie, zdaniem trochę Łośkiem. Nie jestem Łosiem. Dobra, ja biorę Dobra. Torty. Ja jestem Dobra. Klasyka. Gwiazdkę też wezmę. I co tam jeszcze mamy? Nie, tylko te trzy mam wzorki. Tak. O, dobra, to jeszcze jedną gwiazdkę wezmę. A te, Łosie, ty zrobisz tak ładnie, bo ty tak szczegóły robisz. Będziemy sobie pracować, a... Ja już zaczęłam, no. To pracuję, ja w międzyczasie będę ciebie wypytywał o twoją pracę. Ile najwięcej pierników zrobiłaś z jednego rodzaju? To są bardziej setki, tysiące? I jak to wygląda u ciebie? Słuchaj, w tym sezonie to myślę, że moim rekordem jest dosłownie 9 tysięcy takich samych ciasteczek. Ale nie zawsze tak było, słuchajcie, bo pamiętam, że te pierwsze zamówienia były stricte od znajomych, od przyjaciół, od rodziny i od marek, które mi po prostu na samym początku zaufały. I to były dosłownie drobne ilości, gdzie de facto ja uczyłam się być rekinką biznesu. Mimo, że nadal nią nie jestem, to kierunek już mam obrany, Paweł. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że ty już... To jest corporation. Podchodzisz, to tak jest właśnie. Jest corporation. 9 tysięcy sztuk pierniczków jednego rodzaju, to ile czasu ty to robisz i kiedy zaczęłaś? Cóż ci mam mówić, przez 2 miesiące mój zespół wykonuje dosłownie jeden ruch. To jest jeden wzór, który wykonujemy dosłownie przez 2 miesiące. Można opanować ten wzór do totalnej perfekcji. A te takie... Bardziej, bo też rozmawialiśmy wcześniej, robisz też takie naprawdę bardzo, bardzo skomplikowane, takie czasochłonne pierniczki, to rozumiem, że to są bardziej takie
mniejsze ilości, mniejsze sety po, nie wiem, kilkanaście sztuk, ale takie naprawdę perełki, co? To prawda, bo niektóre ciastka mogę powiedzieć, że są jakąś tam formą stricte sztuki z racji, że mają taką ilość detali i kolorów, że powtórzenie tego dosłownie w skali, która Ciebie interesuje, jest dosłownie niemożliwa, bo te ciasteczka to jest w 100% ręczna robota i mi się naprawdę tak marzy, jakie wielkie robotyczne ramię, żebyśmy nie musiały dosłownie właśnie w tej pozycji przez dobre pół roku lukrować, bo jak sami dobrze wiecie, sezon na pierniczki jest ten wielki pik, to właśnie grudzień. Co robisz teraz? Powiedz mi. Mamy kontury, czyli jakby taki kręgosłup ciastka i dzięki temu lukier, który będzie teraz wypełniał to ciasteczko, nie będzie wypływał, ponieważ już trochę nam tak okrzepył, czyli trochę... Zastygł. Właśnie, mamy to. Lukier zastygł, więc możemy przejść do etapu drugiego, czyli do tła. I tło to jest już inna bajka, ponieważ ten lukier jest oczywiście o wiele rzadszy, żeby nam się łatwiej pracowało. I technika jest, słuchajcie, taka. Czyli wybieramy punkt krytyczny i następnie wolnym ruchem jedziemy wzdłuż naszego rusztowania, czyli jakby tej krawędzi pierwotnej. Boże, jakich trudnych słów używam, w ogóle nie cukierniczych. No i słuchajcie, na jednym wdechu, tak, proszę tutaj nie oddychać, respirator nie jest wskazany, jeden wdech, który trwa dosłownie minutę. Paweł, wiem, już nie oddychasz. No, mówiłaś, żeby nie oddychać, to nie oddychamy. No. Dobra, ja tu sobie nie oddycham, a ty powiedz, do czego ty się zabierasz? Ja wykorzystam teraz masy cukrowe. Zrobię tło z masy cukrowej, czyli kawałek masy cukrowej, rozwałkuję i przykleję na ciasteczko, czyli ten etap, który zrobiła właśnie Agnieszka. U niej to bardzo ładnie błyszczy i będzie musiało wyschnąć, tak, bo to będzie pracochłonne. My zrobimy troszeczkę na skrót. Tak, tryb turbo u Ciebie. Tak. Rozwałkowuję masę, wytnę foremką kształt taki, jaki będę potrzebował. A co robisz, Paweł, kiedy masa się generalnie klei do rąk, a ona często się klei? Używam albo skrobi, albo skrobi ziemniaczanej, tak, albo cukru pudru, który jest bardzo dobrze przesiany, tak? Czyli to, co robiliśmy do naszego luku. Żeby nie było widać tu tych kryształków cukru, to cukier przesiewam dwa, a nawet trzy razy przez najdrobniejsze sitko, jakie mam. Podsypuję delikatnie, bo naprawdę tego cukru albo skrobi nie używam zbyt dużo. Rozumiem. Masa jest bardzo fajna, plastyczna, także jak kończę z nią pracować, zostaje mi jakiś kawałek, to zawijam w folię i możemy przechowywać ją znowu do następnego momentu. No i wycinam sobie. A jak przyklejasz tą masę cukrową do pierniczka? Na lukier. Tylko? Okej. Okay. I wystarczy. Dobra. To działamy. A ty? Co robisz? A ja dalej? Się zamyśliłam. Najlepsze wzory, twoje ulubione? Czy to jest Boże Narodzenie, czy to może Wielkanoc? Ja jestem w 100% choinkową dziewczyną, także ja żyję grudniem. Dosłownie od września już myślę o kolekcjach i o ciastkach, które pokażę moim klientom, żeby pokazać swój świat estetyki. Dobra. Co dalej masz? Ja sobie będę działał i ja sobie będę wykorzystywał posypki. Różnego rodzaju gwiazdki, kuleczki. Będę dekorował mój tort tymi posypkami. Wybieram gwiazdki, bo będę przyklejał teraz złote gwiazdki na moje pierniczki. A ty co wymyśliłaś? Co będziesz robić dalej? Ja ci trochę poprzeszkadzam. Dobra, poprzeszkadzaj mi, jak chcesz. A właśnie, Agnieszka, a skąd bierzesz inspirację do swoich pierniczków? Bo ty masz bardzo ciekawe kolekcje. Sama to tworzysz, czy ktoś ci pomaga? Jak to z tobą jest? Za tą kręcową, która robi te ciastka, stoją fantastyczni ludzie i między innymi designer, który tworzy te ciastka dla moich klientów, czyli projektuje je od A do Z dosłownie pod branding, pod dany brand, pod danej marki, pod daną historię danej marki, więc te ciastka są totalnie... A najdziwniejsze? Ojejku, najdziwniejsze. Dobra, zastrzelę cię. Suszarka,
trymer oraz golarka do brody. No widzisz, a ja na przykład robiłem tort w kształcie pieca do centralnego. O kurczę, nie, to zastrzeliłeś, nie wygrałeś no. te zawody. No ale, ale zmierzam do czegoś innego, no. że jednak firmy, które zajmują się zupełnie czym innym niż my, zwracają się do nas z takimi prośbami, czy to w prezenty na gwiazdkę, czy to, tak. czy to torty na swoje imprezy. I właśnie są takie, takie dziwne te zamówienia, aczkolwiek ja przy takich zamówieniach mam naprawdę bardzo dużo radochy, bo można zrobić coś zupełnie innego niż taki klasyczny tort. No to jest totalne wyzwanie. Jak odczarować branżę ciężką, taką mechaniczną wręcz? Tak, ja miałem wrażenie, że chciałaś coś zrobić na moim pierniku. Już bo jadę. Nie wiem, o co chodzi. Co... Już jadę. No chciałam ci poprzeszkadzać, czyli tutaj Dobra. Sztuka kropki. Dobra, sztuka kropki. A ty dawaj co kropki. Chciałeś? Nie, spoko, rób. Galaktykę robić. Tak, dawaj sztukę kropki. Co tam wymyśliłaś? Dobrze, tutaj jadę. Ale to też jest w twoim zasięgu. Co dawaj, ja tutaj cwaniakuję? Dawaj. To co, Agnieszka? Widzę, że połączyliśmy siły, tak? Dokładnie. Robisz dekoracje na masie cukrowej. Dobra. To jest znak nieskończoności. Nieskończoności. Kartka piękna. Dokładnie. Agnieszka, jak doszło do tego, że zajęłaś się właśnie pierniczkami? Zawsze mi się wydawało, że te działania kreatywne, w które się angażowałam w postaci pracy w agencji reklamowej, w agencji modelek, studiując architekturę, że to są, słuchajcie, różne światy. A okazuje się, że tak naprawdę kreatywność może mieć wiele różnych znamion i form. I ja tak naprawdę zrozumiałam, że powinnam zajmować się trochę po części sztuką, a po części trochę biznesem. I to właśnie wyniosłam z tego mojego poprzedniego życia. I te ciastka to jest, słuchajcie, kombo. W sensie to jest to i ja życzę każdemu, bo de facto bycie taką, nie chcę mówić, że królową ciasteczek, ale dziewczyną, która całkiem dobrze ogarnia lukier, jest na wyciągnięcie każdego z was. W sensie mam nadzieję, że po tym filmiku każdy uwierzy, że może i przebranżowienie i w ogóle drugie życie to jest możliwe. A ile lat już siedzisz w tych ciasteczkach? No 3. 3 lata. Słuchajcie, my dzisiaj robimy ciasteczka na bazie mojego przepisu, a wy zerknijcie na przepis na choinki bezglutenowe, to jest przepis Kingi, naprawdę jest bardzo fajny, zerknijcie na ten przepis, a my działamy dalej. Reniferka mówiła, że będziesz malować. Tak, bo teraz jest wielki finał, czas na detale. Ja tutaj mam miksturę moją przygotowaną, jak złoty shake, czyli płynne złoto. A wiadomo, że renifer to prawie jak jednorożec, więc musi być trochę złote. Paweł, ja tu widzę, że włożyłeś palucha. Widzisz? Tak. No włożyłeś. Nie, nieprawda. Nieprawda. To miało być kopytko. Mój idealny świat. To miało być kopytko i tak jest. Okej, tutaj damy mu złotem po rogach i oficjalnie odpalamy święto. Czekaj, jeszcze tutaj gwiezdny pył. W tym odcinku mamy mnóstwo inspiracji. Są prostsze pierniczki w moim wykonaniu, bardzo, bardzo skomplikowane i bardzo szczegółowe pierniczki Agnieszki. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. To co, Agnieszka, mamy to. Co? Nasze pierniczki wyglądają naprawdę bardzo, bardzo ładne. No, muszę ci przyznać, że no jednak twoja precyzja zdecydowanie fajniejsza od mojej, ale moje są prostsze. Zdecydowanie. A twoje ładniejsze. No słuchaj, ale znaleźliśmy nasze kompromis. Kombo, ale zobacz, nasze kombo, czyli moja masa cukrowa i ty i twoje wzorki też wyglądają naprawdę super. A ja ci powiem, to znaczy, że musimy po prostu częściej razem działać. Agnieszko, dziękuję ci bardzo, że przyjęłaś zaproszenie do naszej kuchni i że wyszły takie naprawdę piękne, małe dzieła sztuki. Zapraszam na Instagrama do Agnieszki. Kręc kruszy. Tak, bardzo trudno. Znajdziecie Agnieszkę na Instagramie. Ja dziękuję wam bardzo za dzisiaj i zapraszam do następnego odcinka. Czekaj, a ja jeszcze wam mówię, subskrybujcie kanał Kuchnia Lidla. Zapraszamy. I zaznaczajcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco ze wszystkimi. Cześć!
Pa!